drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie w drogowskazach. Bardzo się cieszę, że się słyszymy. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj będziemy mówić na temat, który wydaje mi się, że łączy w sobie wątki, które zajmują nas wszystkich i pojawiają się w naszym życiu już od jakiegoś czasu dosyć regularnie. Wydaje mi się, że takim tematem zdecydowanie są nowe technologie, a w zasadzie te najnowsze, takie jak sztuczna inteligencja, ale chyba szczególnie od czasu wybuchu pandemii różnego rodzaju tematy, wątki pomocowe, tego jak jedni ludzie drugich ludzi starają się wspierać i rozwiązywać ich problemy, też mamy dosyć mocno na radarze. Tutaj kłania się taka statystyka, do której dotarłam. Raport Non-Profit Trends Report mówi, że 93% organizacji non-profit nie ma wystarczającego personelu informatycznego lub technicznego. Co więcej, okazuje się, że ponad połowa organizacji w Polsce nie ma żadnego komputera na własność. To rzuca nową perspektywę, czy też daje nowe spojrzenie na środki, które ludzie o wielkich sercach mają, żeby pomagać. No bo rzeczywiście trudno sobie dzisiaj wyobrazić działanie jakiejkolwiek instytucji bez komputera. Już przecież nawet dzieci na dosyć wczesnych etapach obsługi takich sprzętów się uczą. No ale na szczęście okazuje się, że takich ludzi, którzy mogą i chcą pomagać, jest więcej. Co więcej, ich pomysły na to, jak to robić, wykorzystują narzędzia najnowszych generacji. Oni sprawiają, że ta pomoc może być ukierunkowana i może być jak najbardziej skuteczna. Według mnie taką inicjatywą jest Fundacja Tech to the Rescue. To jest polska inicjatywa, która angażuje firmy z branży IT do pracy pro bono albo low bono, tak się też mówi, dla organizacji pozarządowych. Ja to teraz powiedziałam w telegraficznym skrócie, ale nie obawiajcie się, bo to zostanie rozwinięte, a to za sprawą obecności naszego dzisiejszego gościa, czyli Jacka Siatkowskiego, prezesa Tech to the Rescue. Bardzo miło mi jest powitać cię w drogowskazach. Dzień dobry wszystkim, to duża przyjemność. Mam nadzieję, że wspólnie odkryjemy ten świat i sprawdzimy, w jaki sposób ludzie, którzy mają talent technologiczne, mogą bezpośrednio swoimi superpowers sprawić, że stan życia wielu ludzi na całym świecie może być lepszy. Ja się z tego także bardzo cieszę, również dlatego, że może nie jestem tą osobą, która podchodząc do komputera zaczyna krzyczeć i mówić, nie, ja się nie znam, ale zdecydowanie z tym rozwojem technologii, zwłaszcza w ostatnich latach, trudno mi powiedzieć, żebym była na bieżąco, a w naszej rozmowie dzisiaj bardzo mocno będzie pojawiał się wątek sztucznej inteligencji, która, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale budzi jeszcze w nas taki trochę niepokój, bo ona w przestrzeni publicznej pojawia się trochę jako taki straszak, jako coś, co może pozbawić nas wszystkich pracy, co wpływa na nasze bezpieczeństwo cyfrowe, obecność w sieci. Natomiast tutaj zaraz okaże się, że to może być też narzędzie, które może bardzo pomóc. Jak najbardziej. Widzimy już dzisiaj na tym dosyć wczesnym stadium rozwoju sztucznej inteligencji, że projektów, które pomagają bezpośrednio ludziom, jest bardzo dużo. Natomiast też myślę, że te emocje związane ze strachem, z niepokojem związanym z rozwojem tej technologii, one są naturalne, one powinny występować i mogę cię zaskoczyć taką informacją, że nie tylko ludzie, którzy nie pracują w technologiach, te emocje odczuwają. My pracujemy na co dzień z tysiącami firm informatycznych z całego świata i myślę, że po tym stwierdzeniem tak, czuję się na bieżąco ze rozwojem tej technologii, mogłoby się podpisać pewnie bardzo mało odsetek ludzi, którzy pracują w tej branży, bo ta technologia rozwija się niesamowicie szybko. Co tydzień tak naprawdę pojawiają się nowe narzędzia i mało kto na tym nadąża. I myślę, że to jest taka też immanentna cecha dzisiejszego świata, że te technologie rozwijają się w tempie, który można by nazwać szalonym i my wszyscy musimy się uczyć i współpracować, żeby ta dystrybucja tych korzyści była równo rozłożona na wszystkie grupy społeczne, nie tylko na branżę IT, ale też na branże tradycyjne, ale również na organizacje pozarządowe, które te technologie mogą wykorzystać, żeby zamiast obsłużyć na przykład 100 osób, móc pomóc tysiącom osób. I myślę, że to, co przed chwilą powiedziałeś, jest świetnym wstępem do rozmowy na temat początków, na temat tego, jak Tech to the Rescue powstało. A ja ten moment dziejowy już troszkę przywołałam na samym początku, bo domyślam się, że musimy cofnąć się do momentu pandemii. To jest bardzo miłe mówić o tym jak o przeszłości, bo nie ukrywam, że wiele rozmów w tym studiu przeprowadziłam, kiedy pandemia była naszym tu i teraz, kiedy trochę się zastanawialiśmy, co to się dzieje, jak to się będzie rozwijało, co przed nami. No ale niewątpliwie to był taki moment reakcyjny, kiedy bardzo wiele spraw, rzeczy się wydarzyło, no i też wydarzyła się wasza inicjatywa i jak to się wszystko zadziało. Ten moment, kiedy pandemia się zaczęła, to był taki moment, myślę, że traumatyczny dla wszystkich, dla młodych
starych, dla kobiet, mężczyzn. Był to też moment traumatyczny dla branży IT. Mimo, że ta branża, patrząc z retrospektywy, wystrzeliła w tym czasie, to wiele osób zastanawiało się, co z ich bliskimi, czy oni sami będą zdrowi. 2 tygodnie temu byłem w Stanach. Spotkałem się z jednym z założycieli takiej wielkiej globalnej fundacji Ashoka i ten człowiek już po 70 cały czas wszystkie spotkania odbywa w maseczce, bo boi się, że w przypadku zarażenia, no to może się dla niego skończyć tragicznie, więc jeszcze tej pandemii nie odwołujmy. Zresztą moja mama jest obecnie chora, serdecznie pozdrawiam. Natomiast wiele osób wtedy, kiedy się zaczęło, to był marzec, kwiecień 2020, myślało o tym, co może zrobić, żeby pomóc społeczeństwu. I wtedy też branża IT się zaktywizowała, wielu przedsiębiorców i jeden z nich, to znaczy konkretnie Tomek Karwatka, który mieszka we Wrocławiu i prowadził wtedy taką firmę technologiczną Divante, no zastanawiał się, jak on może pomóc, no ale wiadomo, że nie wszyscy znają się na pandemii, nie każdy wie, jak powstrzymać no, taki wykładniczy rozwój choroby. I Tomek pomyślał, że kurczę, nie mam pojęcia, co z tym zrobić, ale przecież mam w zespole fantastycznych ludzi, którzy potrafią zrobić coś z niczego i gdybym poświęcił czas pracy tych osób w ramach ich pensji, którą dostają w naszej firmie, żeby oni popracowali z jakąś organizacją pozarządową, która wie, jak powstrzymać pandemię, albo może pomóc wielu ludziom, to będzie najlepsze, co mogę zrobić. I Tomek ogłosił taką inicjatywę na LinkedInie. Napisał, że chętnie przekaże czas pracy swoich pracowników za darmo na kilka miesięcy. I napisał też, słuchajcie, jeżeli wasza firma też chciałaby się dołączyć, to się po prostu zapiszcie tutaj. I w komentarzu dał link do Google Spreadsheeta. I minął weekend, Tomek otworzył ten arkusz i tam było zapisanych już 35 firm. I pomyślał, wow, tego się nie spodziewałem. Postanowił poprosić ten swój zespół, żeby po prostu zaczął promować tę ideę. I bardzo szybko, bo w 6 tygodni udało się zgromadzić pierwsze 150 firm, które zaangażowały się w dziesiątki projektów i tak zrodziło się Tech to the Rescue. Tu się otworzyło wiele pięknych wątków. Powiem coś, co może być mało popularne. To jest też może możliwość dla ciebie, żeby mnie poprawić, skonfrontować, nawet trochę utrzeć mi nosa. Ale mam wrażenie, że o firmach technologicznych, firm, które zajmują się zakresem IT, bardzo często myślimy jako miejscach, w których obraca się bardzo dużymi pieniędzmi, ale chyba nieczęsto łączy się je z takimi działaniami pomocowymi, z jakąś taką gotowością i wsparciem dla inicjatyw, na przykład dla organizacji pozarządowych. To jest bardzo nieprawdziwe stwierdzenie z mojego punktu widzenia. I powiem szczerze, że zaryzykowałam to stwierdzenie również dlatego, żeby mogło wybrzmieć to, że tak trochę stereotypowo myśląc, trochę jesteśmy niesprawiedliwi. Powiedziałbym, że jest prawdziwe i nieprawdziwe. To znaczy, wiemy, że branża IT ma się bardzo dobrze. Mimo tego kryzysu, który się wydarzył w ciągu ostatnich 2 lat, związanym ze zmianą charakteru rynków kapitałowych, to branża ma się dobrze, ludzie wciąż zarabiają nieźle. Było dużo historii o tym, że ludzie są zwalniani, ale zaryzykuję, że prawdopodobnie jest to branża, w której jest dzisiaj najlepiej ze wszystkich branż, które istnieją. Natomiast to, co jest mega ciekawe i dlaczego kocham pracować z tą branżą, to jest to, że pracują w niej ludzie, którzy są niesamowicie kreatywni. Ludzie, którzy umieją programować, co oznacza, że oni są w stanie kilka tygodni, czasem nawet szybciej, zbudować produkt, który później może korzystać z niego setki tysięcy ludzi, właściwie z niczego, mając tylko swój komputer, umiejętność programowania i wiedzę o tym, czego ludzie mogą potrzebować. I ci ludzie kochają pracować dla wspólnego dobra. Oni mają taki archetyp, który ja najbardziej mogę porównać do archetypu Supermana. To znaczy, kurczę, mam możliwość zbudowania czegoś z niczego, więc chciałbym, żeby te moje umiejętności pomogły ludziom poprawiać życie. I oczywiście nie każdy ma taką możliwość, bo nie każda firma się tym zajmuje, ale coraz więcej firm zaczyna rozważać możliwość tego, żeby pracownicy mogli spędzić jakąś część swojego czasu, żeby budować produkty i rozwiązania dla organizacji pozarządowych i dla wspólnego dobra. Tutaj wiele lat temu firm wiódł Google, który pozwolił pracownikom spędzić 20% swojego czasu na cokolwiek chcą poświęcić ten czas, ale dzisiaj no również dzięki Tech to the Rescue tworzymy taką możliwość dla wielu innych pracowników i no mogę dzisiaj śmiało powiedzieć, że 1500 firm z nami już jest z 60 krajów i każda z tych firm dołączyła do nas, deklarując, że jej pracownicy mogą przynajmniej jeden projekt w roku poświęcić na działanie dla organizacji non-profit za darmo. 1500 firm to jest ogromna liczba i bardzo przemawia do wyobraźni. Natomiast może to jest też moment, żeby trochę porozmawiać o tej specyfice pracy czy działalności, którą wykonuje Tech to the Rescue, bo przeczytałam takie zdanie, że to, czym wy się zajmujecie, to nie jest gromadzenie wolontariuszy, tylko to jest gromadzenie firm, więc wydaje mi się, że to jest takie multiplikowanie potencjału, który drzemie i w ludziach, i w całych przedsiębiorstwach. To jest, myślę, że taka najważniejsza rzecz, którą my zmieniliśmy, bo wolontariusze po godzinach, zwłaszcza tacy wolontariusze, którzy mają kompetencje IT, wspierali organizacje pozarządowe od wielu, wielu lat. Natomiast projekty technologiczne mają to do siebie, że zazwyczaj są spore.
Znaczy, to nie jest taki wolontariat, że przyjdę do domu dziecka, który jest niedaleko mnie i w jeden wieczór, nie wiem, pomaluję ściany albo wyremontuję jakiś konkretny produkt, który się tam znajduje. Żeby zbudować produkt, trzeba poświęcić przynajmniej kilka tygodni. I wolontariusze, którzy pracowali po godzinach pracy, zazwyczaj zaczynali z entuzjazmem, no ale ponieważ to wymaga kilka tygodni pracy po godzinach, zamiast pójścia na siłownię, spędzania czasu z rodziną czy spędzania czasu z dziećmi, no to ta energia po prostu się wytracała i mieliśmy dużo takich sygnałów od organizacji, że no w zasadzie ta współpraca pro bono to działa tak sobie, bo zaczęliśmy z dużego pułapu i energii, natomiast na koniec dnia okazywało się, że te projekty albo są słabe, albo w ogóle są niedowiezione. I ponieważ Tech to the Rescue wywodzi się tak naprawdę z branży informatycznej, jest współzałożone przeze mnie, przez Tomka i przez wiele innych osób, które są właścicielami lub byli właścicielami firm technologicznych, to my wiemy, że ta możliwość, żeby pracownicy spędzili czas w ramach czasu pracy, kiedy są zmotywowani, kiedy mają dostęp do kawy, kiedy mają najwięcej tego potencjału intelektualnego. I mają też perspektywę, że kiedy wyjdą z pracy, to mają czas na rodzinę, na to, żeby pobiegać, zająć się sobą. To robi gigantyczną różnicę. Ja często opowiadam taką historię, był taki wiralowy TikTok, który latał po internecie kilka miesięcy temu. Ktoś w ramach takiego ulicznego wywiadu zapytał człowieka, który się bawił przy fontannie ze swoją córką: hej, czym się zajmujesz? I on powiedział: jestem programistą. Okej, a co robisz w pracy? Pracuję dla Save the Children i w ramach swojej pracy buduję system informatyczny, który automatycznie wykrywa hejt w komentarzach w internecie i zgłasza ten hejt do odpowiednich służb po to, żeby pomagać czyścić internet z takiej komunikacji, która może mieć bardzo negatywny wpływ na dzieci. Wow, a czemu się tym zajmujesz? No zajmuję się tym dlatego, że chcę stworzyć lepszy świat dla swojej córki. I to jest właśnie niesamowite. To znaczy te historie, te motywacje, one są autentyczne. Widzimy, że bardzo wielu z tych programistów pracuje nad projektami społecznymi, które dotykają ich rodzin albo które są jakoś dla nich emocjonalnie ważne, a przez to, że mogą poświęcić czas na to w swojej pracy, to produkują aplikacje, systemy o wysokiej jakości, które pomagają tym organizacjom przestawić się z działania dla lokalnej społeczności na działanie na przykład dla całego kraju albo z całego kraju na działanie dla całego regionu. Więc ta technologia ma ten niesamowity aspekt zwiększania zasięgu działania i mamy szczęście tworzyć inicjatywę, która namawia firmy do tego, żeby one się zdecydowały stworzyć pracownikom taką możliwość. A jak ci pracownicy z tym talentem zajmą się rozwiązywaniem problemu, który ich grzeje, który jest dla nich ważny, no to dzieją się cuda. To jest chyba bardzo ważne. Opowiadacie, mówicie o sobie, że wy jesteście takim łącznikiem między firmami technologicznymi a organizacjami pomocowymi, ale ten klucz połączenia firm, tych instytucji, tych ludzi wydaje się bardzo ważny, żeby właśnie trafić na osoby, które oddadzą się temu pomysłowi w całości, prawda? Pewnie w niektórych miejscach bardziej są zakusy w stronę ekologii, czystego powietrza, a w innych na przykład kwestie wątki zdrowotne. No pewnie. Znalezienie projektu, który może idealnie wykorzystać nasze możliwości i który jest też projektem dla organizacji, która będzie umiała wykorzystać ten produkt, jest bardzo trudne. No wyobraźmy sobie sytuację, że firma, w której pracujesz w Słuchaczu, decyduje się dać ci możliwość pracy przez 2 miesiące na rzecz organizacji pozarządowej, dla której możecie stworzyć maksymalnie dużą wartość. Jak znaleźć taką organizację? Rozejrzysz się na mapę Google, sprawdzisz, jakie są organizacje pozarządowe w mojej okolicy. Jest to jakiś sposób, tak? Tylko pytanie, czy ten dom dziecka, który jest niedaleko ciebie, faktycznie potrzebuje kolejnej strony internetowej. Z drugiej strony, no prawdopodobnie twoje kompetencje są w jakiejś określonej technologii. Nie każdy programuje w HTML-u, albo w Pythonie, albo w innym języku programowania. I to jest ważne, żeby też znaleźć organizację, która akurat tej technologii potrzebuje. To, co my robimy, to właściwie tworzymy system, który czasem nazywamy tak nieformalnie z przymrużeniem oka Tinderem, który łączy firmy technologiczne z organizacjami non-profit. I to polega po prostu na tym, że z jednej strony gromadzimy społeczność organizacji z całego świata, dzisiaj to już jest ponad 85 krajów, które przychodzą do nas i zgłaszają potrzebę na jakieś rozwiązanie technologiczne. To może być nowa strona internetowa, która pomoże zbierać więcej środków, a to też może być system, który pomoże organizacji zbierać dowody zbrodni wojennych, które się dzieją w jakiejś części świata. To może być system, który pomoże wyedukować w zakresie zdrowia seksualnego kobiety, które mieszkają w Ameryce Łacińskiej i często chorują na raka szyjki i macicy. Cokolwiek, co organizacja uznaje za potrzebnego dla swojego działania i dlatego, żeby robić więcej. Tworzymy taki katalog projektów, a kiedy przychodzi do nas firma technologiczna, to próbujemy zrozumieć tak naprawdę, co jest takim sweet spot motywacji tej firmy, czyli właśnie w jakiej technologii ta firma się specjalizuje, jakiego rodzaju projekty pracowników tej firmy mogą zainteresować i emocjonalnie zaangażować, ale też na przykład ta firma
ona może poszukiwać jakiegoś rodzaju wartości biznesowej dla siebie. Na przykład może chcieć wyjść na jakiś konkretny rynek i współpraca z organizacją pozarządową z tego rynku może jej pomóc szybciej pokonać te bariery wychodzenia na ten rynek. Więc zbieramy takie preferencje, a później ta nasza tinderowa magia polega na tym, że dobieramy profil organizacji, który w sposób najbardziej optymalny pasuje dla tej firmy i takie nasze wewnętrzne cel jest taki, żeby każdej firmie znaleźć idealny projekt maksymalnie w 5 dni. Niezwykłe zadanie pod wieloma względami, zwłaszcza, że szczytny cel, ale do tego bardzo duża sprawność działania. Mam nadzieję, że skupimy się na tym działaniu, na tym, co z tego wynika w drugiej części naszej rozmowy, która na naszej antenie pojawi się już za kilka minut i wtedy również waszym i moim gościem w dalszym ciągu będzie Jacek Siatkowski, prezes Fundacji Tech to the Rescue, inicjatywy, która wspiera organizacje pomocowe poprzez łączenie ich z odpowiednimi, sprofilowanymi firmami technologicznymi, które pro bono lub low bono oferują swoje wsparcie tak, by pomoc miała jeszcze większy i jeszcze szerszy zasięg. Dlatego mam nadzieję, że zostaniecie z nami i zostaniecie z drogowskazami, bo wracamy na naszą antenę już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Drogowskazy wracają na naszą antenę w swojej drugiej już dzisiaj odsłonie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie w dalszym ciągu siedzi Jacek Siatkowski, prezes Fundacji Tech to the Rescue. Rozmawialiśmy już o tym, jak to się stało, że fundacja została założona, jakie działania podejmuje i jaka jest specyfika tej działalności, mianowicie łączenie organizacji pomocowych z firmami technologicznymi, ale z takim kluczem, co wydaje mi się tutaj szczególnie ciekawe, żeby ta pomoc była jak najbardziej efektywna i jak najlepiej ukierunkowana. Trochę już o tym Jacek powiedział w poprzedniej części naszej rozmowy, jakie są efekty tej współpracy, ale wydaje mi się, że ten wątek zdecydowanie wart jest rozwinięcia. Rozmawialiśmy o tym, że w pandemii już po pierwszym weekendzie od ogłoszenia tej inicjatywy zgłosiło się 35 firm, a dzisiaj po 3 latach to jest 1500 firm technologicznych, więc ogromny wzrost. No i zadam takie szerokie pytanie, które myślę, że później będziemy sobie trochę zawężać, mianowicie co przez ten czas udało się zrobić. Zacznijmy może, jeżeli się zgodzisz, od tego naszego polskiego zdrowotnego podwórka, które było impulsem do rozpoczęcia, czyli tego momentu pandemicznego. Jasne. Projekty, które Tech to the Rescue wspiera, to są projekty w zasadzie ze wszystkich obszarów tematycznych. My pracujemy z organizacjami, które zajmują się zdrowiem, klimatem, edukacją. No w zasadzie nie tworzymy żadnych barier związanych z tematyką projektów, które chcemy wspierać. No i faktycznie wiele z tych projektów są w obszarze zdrowia. Wiadomo, że zdrowie jest najważniejsze i że bycie w dobrym zdrowiu oznacza później możliwość robienia fantastycznych rzeczy, czy to w pracy, czy w czasie wolnym. Tych projektów zdrowotnych mamy bardzo dużo. Projekty zdrowotne też, myślę, że można powiedzieć, że one są bardzo złożone, dlatego że czy na przykład kampania, którą uruchomiliśmy w zeszłym roku wspólnie z firmą AWS, która miała przyspieszyć rozwój ruchu, poprawienia jakości powietrza na świecie, to jest projekt zdrowotny, czy to jest projekt klimatyczny? No trudno powiedzieć, gdzieś na przecięciu. Natomiast te projekty też się pojawiają. Są projekty, które są bardzo tu i teraz, pomagają ludziom wyjść z kryzysów. Na przykład taki projekt, który zrobiliśmy już kilka lat temu i wsparliśmy w zakresie kilku różnych firm technologicznych, to jest projekt, który nazywa się Pacjenci Pacjentom. I to jest ciekawa diagnoza problemu, który jest w polskim systemie zdrowotnym, która polega na tym, że jeżeli nie życzę tego nikomu, ale zostaniesz zdiagnozowany lub zdiagnozowana z poważną przewlekłą chorobą, to w zasadzie dowiesz się o tym od lekarza. Lekarz przepisze ci leki, które musisz brać albo coś, co musisz wykupić z apteki. Być może jeszcze jakąś tam terapię wspierającą. Natomiast w zakresie takiego wsparcia mentalnego nie otrzymasz nic. To znaczy wyjdziesz z gabinetu z poczuciem, że twój świat właśnie przewrócił się do góry nogami i nie masz możliwości zwrócenia się z tym do nikogo, kto był w podobnej sytuacji. To jest interesujące, ale różnego rodzaju badania pokazują, że pacjenci, którzy mają dostęp do takiego coacha, mentora, który może opowiedzieć o perspektywie takiej choroby z różnych stron, ze strony bardzo praktycznej, to znaczy, dobra, jak teraz będzie wyglądało moje życie, co ja mogę jeść, czego nie mogę jeść, ale też na przykład, czy mogę uprawiać sport, do perspektywy takiej zupełnie mentalnej, to znaczy, okej, teraz potrzebuję bardzo dużo siły, czuję, że jej nie mam, skąd mam ją wziąć, poprawia skuteczność leczenia o 50%. I projekt Pacjenci Pacjentom to jest projekt uruchomiony przez Polską Fundację
ludzie i medycyna. I ten projekt łączy ludzi, którzy zostali świeżo zdiagnozowani z jakąś chorobą, z ludźmi, którzy w tej drodze są już dużo, dużo dalej. Na przykład mogli już tą chorobę pokonać, albo są 2 lata od diagnozy i nauczyli się z nią żyć, po to, żeby oni stworzyli takie pary mentoringowe i mogli ze sobą porozmawiać o tym, jak to życie sobie poukładać. To jest bardzo ciekawe. Ja o tym słyszałam przede wszystkim w kontekście osób, które wychodzą z alkoholizmu, że mogą mieć tak zwanych asystentów trzeźwienia, czyli osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, ale przeszły podobną drogę, więc mogą służyć nie tyle wiedzą medyczną, co doświadczeniem. I z tego, co wiem, to ta możliwość usłyszenia podobnych historii od osoby, która też była w tym momencie, wydaje się czasem bezcenna. Więc zapewne dzięki tej aplikacji wiele osób zyskuje taką możliwość w przypadku różnych schorzeń. Absolutnie tak. Wiadomo, że są choroby bardziej popularne i mniej popularne. Alkoholizm, bardzo poważna choroba, no jest dosyć popularny niestety w Polsce. Natomiast są też choroby, na które zapada, nie wiem, 1 osoba na 10 tysięcy. I znalezienie osoby, która będzie dla mnie tym partnerem w wychodzeniu z choroby, może być bardzo trudne. I takie aplikacje, które dają możliwość ludziom, którzy już z tą chorobą sobie radzą przez jakiś czas, zgłosić się i pomóc innym osobom, które dopiero zaczynają, no mogą być bardzo dużym wsparciem, tak? Bo taką osobę może być znaleźć po prostu bardzo, bardzo trudno. Wspomniałeś o tym, że choć inicjatywa Tech to the Rescue narodziła się w Polsce, to już ten zasięg daleko poza Polskę, a nawet poza Europę wykroczył i że wsparcia udało się udzielić także osobom, które żyją na przykład w Nikaragui. To jest projekt, który mnie szczególnie ujął, The Lily Project, którego celem jest taka edukacja i profilaktyka dla kobiet. To jest moja ulubiona historia. Taka historia, która była dla mnie też takim ważnym elementem przekonywania samego siebie, że ja chcę ten projekt spędzić resztę życia. I to był chyba rok 2020 też jeszcze. I pewnego dnia zgłosiła się do Tech to the Rescue organizacja właśnie z Nikaragui, The Lily Project. Organizacja, która od kilku lat wspierała kobiety w Nikaragui w zakresie zapobiegania rakowi szyjki macicy. Niestety w Nikaragui rak szyjki macicy to jest choroba, na którą umiera bardzo dużo ludzi. Nikaragua jest, jeżeli się nie mylę, jednym z 3 krajów, w których jest najwięcej zgonów na tę chorobę. A to jest choroba, która jest zapobiegalna przez profilaktykę, przez szczepionki, przez bardzo tanie badania screeningowe. No ale żeby dojść na badanie screeningowe albo na szczepionkę, to trzeba w ogóle mieć świadomość, że taka choroba istnieje i trzeba mieć jakąś podstawową świadomość w ogóle w zakresie zdrowia seksualnego. W Nikaragui, zwłaszcza na tych terenach wiejskich, jest taka bardzo silna kultura macho, która sprawia, że kobiety są tam traktowane jako w zasadzie pomoc domowa albo siła robocza. Niekoniecznie kobieta ma prawo dbania o siebie w taki bardzo otwarty sposób. The Lily Project to jest organizacja, którą założyła Anielka Medina, dziewczyna, której mama zmarła na raka szyjki macicy, kiedy miała 16 lat i Anielka musiała najpierw wychować swoje młodsze rodzeństwo i zadbać o nie w kontekście tego, że nie było już w pobliżu mamy. Kiedy to zrobiła, to w wieku 20 kilku lat stwierdziła, że trzeba ten problem rozwiązać, założyła organizację, wynajęła busa i zaczęła jeździć po kraju z pielęgniarkami i lekarkami, po prostu dając wykłady na temat zdrowia seksualnego, a jednocześnie prowadząc badania screeningowe tam, gdzie dało się to zrobić. W ciągu chyba 3 lub 4 lat udało im się przejechać cały kraj właściwie. Miały interakcje z ponad 50 tysiącami kobiet, a ponad 10 tysięcy przebadały na raka szyjki macicy i kilka tysięcy osób znalazły z potwierdzonym przypadkiem. Więc to jest organizacja, która realnie, zanim się zgłosiła do Tech to the Rescue, uratowała życie 500 osobom. Natomiast w pewnym etapie jej działalności przyszedł COVID i Anielka wraz ze swoim zespołem pomyślała, kurczę, no to ja teraz wezmę busa i będę jeździć od wioski do wioski, rozsiewając wirusa, który może tych ludzi zabić. To może to nie jest najlepszy pomysł. Z drugiej strony, no, to jest problem, który jest ważny. Jak możemy dalej mu zapobiegać? I takim pierwszym pomysłem, który przyszedł im do głowy, to założenie grupy wsparcia na WhatsAppie. Grupy wsparcia dla kobiet w kraju, w którym może się wydawać, kurczę, tam ludzie mają, nie wiem, smartfony, to jest popularne. Natomiast okazało się, że kobiety w Nikaragui w zasadzie się czują bardziej pewne siebie w rozmawianiu o zdrowiu seksualnym przez WhatsAppa niż w życiu rzeczywistym. Dlatego, że w życiu rzeczywistym, w tej kulturze macho, no, mąż gdzieś tam stoi pod ścianą i patrzy, jak ja rozmawiam z jakąś oświeconą kobietą z miasta. No to nie jest sytuacja, w której ja się czuję komfortowo, plus no nie zawsze mam taką odwagę, żeby się podzielić no takim najbardziej intymnym zdrowiem seksualnym. I ta grupa w kilka tygodni po założeniu dosłownie wybuchła. To znaczy tam się zapisało ponad 50 tysięcy kobiet w zasadzie w kilka dni.
I zespół miał taki silny dowód, że kurczę, ten projekt jest ważny i ten kierunek technologiczny ma sens. No i w tym momencie pojawił się pomysł, dobra, stwórzmy swoją aplikację. I zespół wspierany przez grupę doradców ze Stanów zaczął szukać donora czy fundatora, który chciałby taką fundację opłacić. Natomiast to jest właśnie powód, dla którego Tech to the Rescue ma sens. Organizacjom pozarządowym jest bardzo trudno pozyskać pieniądze na działalność technologiczną. Dlatego, że wiele lat temu, na początku lat 2000, kiedy był taki boom na technologię, bardzo wiele środków zostało zainwestowanych, bardzo wiele projektów się nie udało i krótko mówiąc, fundatorzy na całym świecie stwierdzili, dobra, organizacje pozarządowe są dobre w działaniu offline. Organizacja szukała przez kilka, jeżeli nie kilkanaście miesięcy fundatora, bezskutecznie, w końcu trafiła na Tech to the Rescue, zgłosiła projekt. W 2 tygodnie udało nam się połączyć tą organizację z firmą z Pakistanu. Firma z Pakistanu zgłosiła się do tego projektu, dlatego że dziewczyny, które w tej firmie pracują, chciały mieć tą aplikację w Pakistanie. Pamiętam ten fantastyczny call. Tech to the Rescue działa globalnie. Nasze biuro to jest po prostu Google Meet. I pamiętam tego kola, kiedy się dzwoniliśmy. Ja z Polski, z Mokotowa. Zespół z Nikaragui, z bardzo słabym angielskim. Zespół z Pakistanu. I zespół ze Stanów, który wspierał tą organizację The Lily Project. I pamiętam, że po 10 minutach tego kola w Pakistanie, w biurze tej firmy zaczęły się bardzo głośne modły. Na tyle głośne, że nie byliśmy w stanie kontynuować rozmowy. Musieliśmy poczekać na tym kolu grzecznie przez 5 minut na zakończenie tych śpiewów, aż mogliśmy tę rozmowę dokończyć. No to był taki moment, który pokazał, że kurczę, ten pomysł naprawdę ma sens. Możemy połączyć ludzi z całego świata na ważne problemy, ludzi, którzy są super zmotywowani. I faktycznie ta firma z Pakistanu w 3 miesiące zbudowała taki prototyp tej aplikacji, który organizacja zaczęła testować z kobietami z Nikaragui. W tym momencie ta aplikacja jest coraz bardziej popularna, jest już jej druga wersja i no, organizacja przygotowuje się dzisiaj do tego, żeby po pierwsze, korzystając z tego sukcesu, stworzyć chatbot, który będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję do tego, żeby edukować na temat edukacji seksualnej, czyli dać doświadczenie podobne do WhatsAppa, ale w rozmawianiu z komputerem, a z drugiej strony przygotowuje się też do tego, żeby tą aplikację zlokalizować na inne kraje Ameryki Łacińskiej, a w przyszłości do krajów arabskich. Wszystkie wątki tej historii, którą opowiedziałeś, budzą mój duży podziw, też jakieś takie rozczulenie względem takiej potrzeby pomocy, która nie jest limitowana ani granicami krajów, ani kontynentów, ani też religią czy wyznaniem. Zacząłeś mówić o tym, jak wygląda wasza praca, to znaczy biuro zlokalizowane gdzieś na platformie, która pozwala wam się połączyć niezależnie od szerokości i długości geograficznej. Jak to wygląda? Wyłączycie te firmy, później jeszcze, nie wiem, monitorujecie, wspieracie tej współpracy, czy później to już tak naprawdę chodzi o to, żeby się spotkać dzięki wam, a później ta działalność już się toczy swoim rytmem? No to zacznijmy od tej strony technologicznej. To, co jest istotne, to, że może do Tech to the Rescue dołączyć każda firma technologiczna. Mamy firmy, które są małymi, dwuosobowymi studiami, które tworzą stronę na WordPressie i przechodzimy przez wszystkie segmenty rynku, aż do gigantów technologicznych pokroju firmy AWS. Każda firma, to jest w coś, co głęboko wierzymy, może zaproponować organizacjom jakiś element swojego talentu. Możesz zaangażować się w projekt, który będzie wykorzystywał twoje kompetencje do stworzenia strony internetowej, ale też na przykład możesz zaoferować organizacji jakąś część swojej infrastruktury. Na przykład firma AWS, jedna z rzeczy, które robi wspólnie z Tech to the Rescue, oferuje organizacjom możliwość skorzystania z ich infrastruktury chmurowej w formie takich kredytów, to znaczy, żeby organizacje mogły zbudować stronę internetową, nie płacąc za infrastrukturę i za serwery. I no, kiedy firma dołącza, pomagamy firmie zrozumieć, czego potrzebuje, właściwie co chce robić i co jest dla niej takim sweet spot, jeśli chodzi o kompetencje. Z drugiej strony, jak przychodzą organizacje, to pomagamy im wymyśleć projekt, który może mieć największy sens, co jest wyzwaniem. Nie każda organizacja potrafi tak po prostu z głowy powiedzieć, jaki rodzaj produktu technologicznego może im pomóc. Więc my trochę konsultujemy, trochę wspieramy w takim odkryciu, co jest tu najważniejszą potrzebą, a później pomagamy złożyć tak zwany brief, czyli zapytanie o technologię. Później robimy swoją tinderową magię, łączymy firmę z organizacją i firma, która jest zainteresowana projektem, mówi, chcemy się spotkać. My to nazywamy nie randką, tylko spotkaniem matchingowym. Na spotkaniu matchingowym zawsze bierze udział ktoś z Tech to the Rescue, na tym spotkaniu matchingowym my pomagamy się wzajemnie poznać, sprawdzić, czy jest taka międzypersonalna ludzka chemia, ale też pomagamy się dogadać. Firmy technologiczne nie zawsze mówią językiem organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe nie zawsze, a wręcz rzadko mówią językiem technologicznym. Więc my pełnimy rolę trochę tłumacza, trochę takiej osoby, która tworzy przyjemną atmosferę do tego, żeby się poznać, ale też pełnimy rolę takiego trochę pośrednika,
który pomaga zadać trudne pytania, takie, które nie zawsze jest łatwo zadać. Na przykład, okej, wasza firma chce się zaangażować na 3 miesiące, takie macie możliwości, ale co po tych 3 miesiącach? Co my później zrobimy z tym produktem? Czy będziemy w stanie go dalej sami utrzymywać i rozwijać? Jak możemy ułożyć tą współpracę, żeby faktycznie to było możliwe? Więc my z doświadczeniem 500 projektów, a uruchomiliśmy już ponad 700, możemy poprowadzić tę rozmowę w taki sposób, żeby faktycznie udało się zrobić taki fair deal dla obu stron. No i w momencie, kiedy ten deal już jest, my pomagamy podpisać ze sobą umowę. Firmy technologiczne, które z nami pracują, wiedzą, że my oczekujemy, że będą traktować organizacje jak klientów komercyjnych. W momencie, kiedy firma i organizacje są dogadane, my robimy krok do tyłu, zajmujemy się kolejnym projektem, oni ten projekt realizują. W momencie, kiedy on jest wdrożony, my wchodzimy i zaczynamy mierzyć, jaki jest jego społeczny wpływ. Dlatego, że no, chcemy rozumieć, czy te technologie pomagają tym organizacjom się rozwijać, czy pomagają im na przykład obsługiwać więcej osób, czy pomagają zmniejszać koszt pomocy jednej osoby. Także dosyć dużo wkładamy energii, żeby zrozumieć, co się wydarzyło i jak w przyszłości możemy pomóc tej organizacji rozwijać się jeszcze mocniej. Choć wydaje mi się, że każda z inicjatyw, które wspieracie i do której powstania czy rozwinięcia, między innymi dzięki waszej pomocy udało się doprowadzić, jest wyjątkowa i jest w jakiś sposób ekstremalna, tak chociażby jak historia z Nikaragui, to wydaje mi się, że takim szczególnym przypadkiem jest Ukraina, którą bardzo wspieracie od momentu, kiedy została zaatakowana przez stronę rosyjską. No również dlatego, że tam bardzo wiele rzeczy się dzieje tu i teraz, no dzieje się w dużym niebezpieczeństwie, to znaczy osoby, które pomagają Ukrainie, często ryzykują i to ryzykują w taki sposób bezpośredni. Tech to the Rescue również w te działania pomocowe związane z Ukrainą się zaangażowały i to chyba mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że zaangażowały się bardzo. Bardzo. To jest dosyć ciekawa historia. 2 dni przed wybuchem wojny Tech to the Rescue uruchomiło taką kampanię, którą nazwaliśmy Tech for Ukraine. Uruchomiliśmy tę kampanię dlatego, że mieliśmy oczywiście takie poczucie, że zaraz na Ukrainie coś się może wydarzyć. Wtedy to był taki okres, kiedy Putin gromadził wojska na granicy i my bardzo byliśmy poruszeni tą sytuacją i stwierdziliśmy, że musimy porozmawiać z ukraińskimi organizacjami i zapytać, czy one potrzebują naszej pomocy. Zostaliśmy połączeni z organizacją, która koordynuje wsparcie technologiczne dla ukraińskich non-profitów i rozmawialiśmy z założycielem tej organizacji i zapytaliśmy wprost, czy uważa, że powinniśmy uruchomić kampanię w związku ze zbliżającą się wojną. I on powiedział nam, wojny nie będzie, bo Putin tej wojny nie może wygrać, ale Ukraina was potrzebuje. Także jeżeli chcecie działać, działajcie jak najszybciej. I my tę kampanię uruchomiliśmy 2 dni przed wybuchem wojny. Przez pierwsze 2 dni prawie nikt się tym nie zainteresował, ale w dniu, w którym zaczęły spadać bomby, ta inicjatywa po prostu się rozniosła wiralowo. To był ten okres, kiedy mogę powiedzieć z dumą i jednocześnie z takim rozrzewnieniem, że na kilka dni stałem się bohaterem Reddita, czyli takiego forum globalnego, gdzie nasza inicjatywa była wymieniana wielokrotnie, bo byliśmy w stanie w ciągu kilku pierwszych dni uruchomić bardzo dużo projektów, bardzo różnych, od łączenia uchodźców z tymczasowym schronieniem. To jest to, co zrobiła bardzo duża część osób w Polsce, czyli przechowała uchodźców w swoich własnych domach, po na przykład systemy, które zbierały dowody zbrodni wojennych, które dzisiaj są przetwarzane po to, żeby w odpowiednim momencie przedstawić je przed Trybunałem w Hadze. Powiedziałaś, że tych projektów było sporo. No my uruchomiliśmy ich ponad 150 przez ostatnie 2 lata. Niektóre z nich, można powiedzieć, że uratowały nie tylko ludzi, ale też cząstkę ukraińskiej tożsamości. I to taki przykład, który mogę podać bardzo ciekawy, to jest przykład projektu, który nazywa się SUCHO, czyli Save Ukrainian Cultural Heritage Online. To jest taki ruch, który założyli bibliotekarze, pracownicy sektora kultury, który polegał na tym, żeby spróbować zdigitalizować wszystko, co się da. Całą część tej historii kulturalnej Ukrainy. Do tego projektu udało nam się zaangażować nomen omen znowu firmę AWS. W takim projekcie bardzo ważne jest to, żeby to zdigitalizować, więc firma AWS uruchomiła po pierwsze swoje serwery, żeby tam można było przechować te dane. Tych danych, jeżeli się nie mylę, jest już około 300 terabajtów, a nie tylko serwery, ale też ludzi. I tam bardzo duży zespół z AWS pracował nad tym, żeby pomóc tym bibliotekarzom te dane zdigitalizować. I było tam dosłownie kilka takich historii na pograniczu filmu sensacyjnego, czy wojennego, bo dostawaliśmy sygnały, że 15 minut po tym, jak udało się w niektórych instytucjach te dane zdigitalizować, na te instytucje na przykład spadały bomby. Ludzie dzwonili do nas z roztrzęsionym głosem, że w zasadzie gdyby spóźnili się o pół godziny, to jakaś część ukraińskiej literatury po prostu zostałaby zniszczona. Więc to jest niesamowite, co czasem można zrobić. Oczywiście te sytuacje wojenne są bardzo trudne dla wszystkich i wszyscy chcieliby, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej i wszystkie inne. Natomiast
no, w takich sytuacjach ważna jest solidarność. My jako naród pokazaliśmy tę solidarność w niesamowity sposób, ale też przez takie inicjatywy jak Tech to the Rescue pokazaliśmy światu, że można dzięki internetowi to wsparcie zaoferować, nawet jak się jest w Stanach albo na jakimś odległym zakątku świata. Myślę, że to jest świetna puenta. Takie zdanie sformułowałeś, że ja nie czuję się tutaj władna jeszcze czegoś dodać, przynajmniej w tym fragmencie naszej rozmowy, dlatego jeżeli się zgodzisz, to tutaj ją zakończymy, również dlatego, żeby ta historia Ukrainie miała taką szansę, możliwość, żeby wybrzmieć. W kolejnej finałowej części naszego spotkania chciałabym porozmawiać o kolejnych inicjatywach, które organizujecie, a także o narzędziach, z których korzystacie. Chciałabym porozmawiać między innymi o hakatonach, bo już sam to słowo działa dobrze na wyobraźnię. Będę o to wszystko pytała Jacka Siatkowskiego, prezesa Fundacji Tech to the Rescue, który dzisiaj opowiada o pomocy, można powiedzieć, innej niż wszystkie, bo pomocy, która czerpie z rozwoju technologicznego i która stawia przede wszystkim na to łączenie, łączenie ludzi, miejsc, inicjatyw w taki sposób, żeby jak najlepiej pomagać. Mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie z drogowskazami i że słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Czas na finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Cieszę się, że jesteście z nami i bardzo cieszę się, że z nami jest w dalszym ciągu Jacek Siatkowski, prezes Fundacji Tech to the Rescue, która jest, wydaje mi się, taką bohaterką naszego dzisiejszego spotkania, chociaż myślę, że gdyby przyjrzeć się temu dokładnie, to rozmawiamy o ludziach, którzy mają wielkie umiejętności, bardzo otwarte głowy i wielkie serca i robią dużo, żeby wesprzeć innych ludzi, inne miejsca na świecie. Wydaje mi się, że o skali tego przedsięwzięcia świadczy ta rozpiętość. Nikaragua, gdzieś po drodze Polska, dalej Ukraina. To są zaledwie trzy kraje, które wymieniliśmy. Myślę, że jest ich zdecydowanie dużo więcej. Ale naszą rozmowę dawno, dawno temu zaczęliśmy od sztucznej inteligencji. Ja ją zaczęłam, przedstawiając ją trochę jako takie narzędzie, które budzi niepokój, no bo naprawdę z ręką na sercu przewertowałam sobie różne internetowe nagłówki, które się pojawiały w kontekście sztucznej inteligencji w ostatnich tygodniach i one wszystkie nas trochę straszą. Straszą nas tym, że stracimy miejsca pracy, straszą tym, że wiele osób przestanie być, brzydko to powiem, potrzebnych, dlatego że zostanie w ten sposób taniej zastąpionych. Straszą nas tym, że tracimy szansę pozostawania anonimowym, że to wpływa na nasze bezpieczeństwo. Ja z tym nie dyskutuję, ale myślę sobie, że sprawiedliwym jest zwrócenie uwagi na to, że sztuczna inteligencja może być bardzo pomocnym narzędziem, które może zmienić losy wielu ludzi. No i to właśnie udowadnia Fundacja Tech to the Rescue, a ten wstęp służy temu, żeby wprowadzić do naszej rozmowy coś, co nazywa się akceleratorem AI for Changemakers. Dokładnie. AI dzisiaj chyba jest, niektórzy tak uważają, na szczycie tego cyklu zainteresowania nową technologią. To znaczy dzisiaj o tej technologii mówią wszyscy. Wszyscy próbują zrozumieć, jak może wpłynąć na ich życie. Jest bardzo dużo strachu, bardzo dużo lęku, ale też bardzo dużo nadziei, które w wielu wypadkach są, myślę, że trudne do zweryfikowania. Dlatego, że no, technologia rozwija się szybko, ale kto wie, gdzie się skończy rozwój tej technologii. Niektórzy mówią, że w zasadzie za 3 lata być może cała ludzkość zostanie zmarginalizowana przez sztuczną inteligencję. A jeszcze inni mówią, słuchajcie, o czym my w ogóle mówimy? Sztuczna inteligencja wykorzystuje w tym momencie mniej więcej 1 promil mocy obliczeniowej, którą ma mózg każdego z nas, więc nie jest to możliwe, żeby ta technologia zastąpiła nas tak strasznie szybko. Jest tego dużo. Dużo ludzi nie wie trochę, co o tym myśleć. W tej grupie są też oczywiście organizacje pozarządowe, które z jednej strony widzą bardzo duży potencjał na to, żeby część swoich działań zautomatyzować. Organizacje, prawie wszystkie albo wszystkie, mierzą się z ograniczoną ilością zasobów i chciałyby robić więcej. Bardzo często nie są w stanie zebrać więcej funduszy, nie są w stanie zatrudnić więcej osób. Więc taki pomysł, żeby część tej pracy, która jest w jakiś sposób powtarzana, zautomatyzować, wydaje się być bardzo atrakcyjny. No, z drugiej strony, kurczę, prowadzę organizację, która pomaga ludziom, nie wiem, ochronić zdrowie albo pomaga ludziom wybrnąć z sytuacji, gdzie są uciekinierami z jakiegoś kraju i próbują znaleźć azyl w jakimś innym kraju. Co jeżeli sztuczna inteligencja, którą zbuduję, da im błędną informację? Mogę komuś zniszczyć życie. Więc jest dużo zainteresowania, dużo lęku. I w zasadzie ten program, o którym wspomniałaś, AI for Changemakers, to jest taka nasza próba stworzenia fantastycznych warunków dla organizacji, żeby mogły zacząć z tą technologią eksperymentować, sprawdzić, jak robić te projekty dobrze, odpowiedzialnie i skutecznie, a w przyszłości mamy nadzieję, że to, co zrobimy z tą setką organizacji, które chcemy zaprosić do tego programu, to będzie jakiś taki materiał, inspiracja,
czy know-how, którym podzielimy się z szeroką społecznością organizacji non-profit. Poruszyłeś wątek, który mnie zastanawia, bo wydaje mi się, że oprócz tego, żeby ludziom pokazać, czym jest sztuczna inteligencja, to bardzo ważne jest przekazanie pewnych kompetencji i umiejętności, żeby umieć sobie z tym radzić. Myślę, że tak bardzo potocznie mogłabym powiedzieć, z czym to jeść. No właśnie, jakie wziąć składniki i czy smażyć, czy gotować? Nikt tego nie wie. Zgadzam się, że to jest bardzo ważne. No te kompetencje pewnie można by podzielić na kilka kategorii, tak? Bo myślę, że nie każdy miał okazję w swoim życiu bawić się chatem GPT. Tych osób jest coraz mniej, pewnie zwłaszcza wśród słuchaczy. Natomiast na przykład nie każdy potrafi napisać dobry prompt, który faktycznie zminimalizuje ilość halucynacji, czyli tych niepoprawnych informacji, które czasem sztuczna inteligencja podaje, albo na przykład zmusi sztuczną inteligencję, żeby się bardziej postarała. Są takie metody. Więc to jest pewnie taki level podstawowy. Level taki bardziej zaawansowany może polegać na tym, żebyśmy byli w stanie jako społeczeństwo czy organizacje, żebyśmy byli w stanie na przykład stworzyć model językowy, który będzie w stanie na przykład mówić w Gwarze Śląskiej. OpenAI, z tego co wiem, jeszcze tego nie zrobiło. I dla zachowania tej różnorodności kulturowej Polaków byłoby to bardzo ważne. Tylko jak to zrobić? Czy jesteśmy w stanie ze swoimi zasobami stworzyć podobne rozwiązania? Może to nie wymaga tak dużo zasobów, może wymaga tylko i wyłącznie tak zwanego fine-tuningu, czyli dostosowania modelu, który ktoś już zbudował do tych danych tego języka źródłowego, w którym chcemy działać. To, co nam się wydaje być istotne w kontekście organizacji, to jest to, żeby po pierwsze wyszkolić tę organizację z tego, czym sztuczna inteligencja jest. No bo czym właściwie jest? Jest zestawem algorytmów, które opracowano przez zespoły matematyczne, które dzisiaj są wykorzystywane dlatego, że bardzo szybko rozwija się infrastruktura komputerowa i że mamy moc obliczeniową, która jest w stanie na bazie miliardów lub tryliardów lub, no nie wiem, użyję tego, pierdyliardów danych, wykorzystać te insighty, które z nich płyną do tego, żeby szybko dawać informacje. Więc to jest bardzo ważne, żeby przygotować organizacje do tego, żeby zrozumiały, czym te technologie są, co mogą robić. Na przykład mogą rozpoznawać obrazy, na przykład mogą generować tekst, albo na przykład są w stanie na podstawie złożonych danych znajdywać paterny, czy jakieś wzorce, na przykład wśród danych osób, które są pacjentami, mogą rozpoznać z dużym prawdopodobieństwem wczesne występowanie raka, czego jeszcze na przykład nie widać w takich badaniach organoleptycznych, które się dzieją w gabinecie u lekarza. Więc musimy zrozumieć, czym ta technologia jest. Musimy zrozumieć, jakie ona ma potencjał, ale też jakie ma ryzyka. To znaczy, gdzie ta technologia może się pomylić, w jakich obszarach możemy jej zaufać, w jakich obszarach musimy zapewnić na przykład weryfikację danych przez człowieka w procesie. Ale też no, bardzo ważne jest to, okej, to jaką technologię mogę wdrożyć, jakiego potrzebuję zestawu talentów, infrastruktury, żeby to się mogło udać. Więc wszystkie organizacje, które w naszym programie będą brały udział, przejdą najpierw przez 7-tygodniowy kurs, gdzie dostaną te informacje od najlepszych firm na świecie, a następnie dopiero wejdą w ten okres tak zwanej piaskownicy, czyli okres, kiedy będą mieć te narzędzia na wyciągnięcie ręki, będą mogły zacząć wdrażać projekty i sprawdzać, co działa i co się sprawdza, a w jakich obszarach ta technologia nie jest jeszcze wystarczająco dojrzała. Oferujecie bardzo wiele możliwości i istnieje zapewne wiele sposobów, żeby jakoś do was dołączyć, żeby do Tech to the Rescue się zbliżyć, ale też, żeby skorzystać z tej oferty, którą macie. Pojawia się takie naturalne pytanie, po pierwsze, jakie warunki trzeba spełnić i czy być może w ogóle, a po drugie, gdzie tych informacji najlepiej szukać, z kim się kontaktować? Dobra, no to zacznę od warunków. Żeby dołączyć do Tech to the Rescue, musisz być pracownikiem lub właścicielem firmy technologicznej. Firmy technologicznej, która wierzy, że jest w stanie zaangażować się przynajmniej raz w roku w projekt pro bono. Ten projekt może być mniejszy, większy, może się opierać na wdrożeniu technologii, którą firma już ma, ale może też się opierać na wdrożeniu nowej technologii. Jesteśmy otwarci na wszelkie rodzaje firm. Pracujemy z tak zwanymi software house'ami, pracujemy ze startupami. Taki najlepszy rodzaj firmy, żeby z nami pracować, to jest faktycznie agencja, która tworzy rozwiązania software'owe dla klientów, ale osoby z firm innego rodzaju mogą dołączyć jako mentorzy, czy jako zasoby merytoryczne. Więc wystarczy wejść na stronę www.tech2therescue.org, zapisać firmę, a później przejść przez onboarding, który zostanie przeprowadzony przez naszych pracowników. Jeżeli jesteś organizacją pozarządową, poszukujemy organizacji, które mają wysoki potencjał wykorzystania tych technologii. To znaczy, mają już określoną skalę działania, kilka lat doświadczenia lub wysoki potencjał, wiedzą, jak rozwiązywać problemy społeczne i mogą zademonstrować, że ten ich sposób rozwiązywania tego problemu faktycznie działa. I organizacji, które mają taką świadomą decyzję, że chcą inwestować w technologię i mają dobry pomysł, jak ta technologia może im pomóc obsługiwać 10 razy więcej osób.
Wydaje mi się też, że macie jako Tech to the Rescue bardzo wiele pomysłów, czy też sposobów, jak trochę wychodzić do ludzi, jak motywować ludzi do działania, jak ten zakres, czy jak te swoje obszary powiększać. Chciałabym cię zapytać o hackatony. Tak jak wspomniałam, kiedy żegnaliśmy się z naszymi słuchaczami kilka minut temu, kończąc drugą część naszej rozmowy, już samo to określenie budzi dosyć spore zainteresowanie. To jest dowód ostateczny na to, że każda firma może robić projekty pro bono, bo kto nie może sobie pozwolić na to, żeby poświęcić dwa dni fantastycznych emocji pracy z zespołami z całego świata, kiedy spotykamy się w trakcie hackatonu i próbujemy rozwiązać problemy organizacji, które świetnie sobie radzą z całego świata. Takie hackatony zrobiliśmy w przeszłości już dwa. Jeden był nakierowany na wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji dla organizacji pozarządowych. Drugi to był hackathon, w ramach którego budowaliśmy rozwiązania wspierające organizacje z Azji Południowo-Wschodniej i Afryki Subsaharyjskiej, które miały wspomóc ruch czystości powietrza w tych krajach. A rusza hackathon Food Security, gdzie będziemy wspierać organizacje w budowie rozwiązań, które wesprą społeczności w walczeniu z głodem. No i w zasadzie taki hackathon trwa 2-3 dni, nie może w nim wystąpić jeden zespół, może w ramach tych 2-3 dni zbudować prototyp rozwiązania dla organizacji, którą starannie wyselekcjonowaliśmy, która jest jedną z najlepszych na świecie. W przypadku, kiedy to rozwiązanie działa, można wygrać nagrodę, a później zaangażować się w pełne wdrożenie tego systemu, który może na przykład pozwolić organizacji pozarządowej w Tajlandii. To był przykład hackathonu Air Quality, który zrealizowaliśmy ze wsparciem firmy AWS dla organizacji z Tajlandii, która wymyśliła nowe prawo, które ma ograniczyć możliwość stosowania produktów i metod wytwarzania produktów, które zatruwają powietrze. I ta organizacja poszukiwała zwolenników tego nowego prawa. Żeby złożyć takie nowe prawo do tajskiego parlamentu, potrzeba 100 tysięcy podpisów. Organizacja miała ich 60 i szukała sposobu, żeby przybliżyć to nowe prawo obywatelom. I wspólnie w ramach hackathonu stworzyliśmy rozwiązanie, które przy pomocy generatywnej sztucznej inteligencji tłumaczyło, jaki będzie wpływ tego nowego prawa na los każdego człowieka. Czyli jeżeli byłem tajskim rolnikiem lub sprzedawcą Pattaya na ulicy w Bangkoku, mogłem otworzyć ten system i porozmawiać ze sztuczną inteligencją, zapytać, ok, jaki będzie wpływ tego prawa na mnie i w jaki sposób to pomoże nam wszystkim być zdrowszymi. Takie rozwiązania działają bardzo dobrze i pomagają skrócić dystans pomiędzy abstrakcyjnym językiem prawniczym na język zwykłych ludzi. I takie właśnie rozwiązania budujemy na hackathonach. Hackathony mają to do siebie, że są, to usłyszeliśmy kiedyś takie fantastyczne zdanie od programistów, że te nasze hackathony to jest trochę tak jak Eurowizja dla programistów. Mamy transmisję na żywo, mamy dowcipnych prowadzących, są z nami zespoły ze wszystkich krajów właściwie, a przez to, że może dołączyć firma dowolnego rozmiaru, to mamy fun, mamy frajdę z tego, że rywalizujemy, na koniec dnia wybieramy najlepsze zespoły, które otrzymują nagrody, więc dosłownie jest to no, taki konkurs, który co najważniejsze buduje rozwiązania, które pomagają ludziom wieść lepsze, zdrowsze życie. Wiesz co, w trakcie tej rozmowy już drugi raz nabrałam takiego przekonania, że Tech to the Rescue to jest taka inicjatywa, która trochę odczarowuje albo może nadać taką lepszą twarz powszechnie znanym inicjatywom czy konkursom, bo wspomniałeś o Tinderze, teraz o Eurowizji, że rzeczywiście trochę można nadać temu trochę inne znaczenie. Jacku, rozmawia mi się wspaniale, ale nasza rozmowa powoli zbliża się do końca. I ja tak na podsumowanie, bo już kilkukrotnie powiedziałam, że owszem, rozmawiamy o technologiach, rozmawiamy o sztucznej inteligencji, rozmawiamy o przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach, ale moim zdaniem koniec końców ta rozmowa dotyczy ludzi. Ludzi, którzy potrzebują pomocy i ludzi, którzy tę pomoc mogą im dostarczyć. I dlatego ostatnie pytanie chciałam skierować tak bezpośrednio do ciebie, bo też słuchając miałam wrażenie, że to wszystko, co robisz, daje ci bardzo dużo satysfakcji i spełnienia, co jest oczywiście zrozumiałe, ale miło się to widzi, miło się tego słucha. I chciałam cię zapytać, czy zdarza ci się wybiegać w przyszłość i myśleć sobie o tym, co tu jeszcze dalej? Czy masz przed sobą jakiś cel, którego zrealizowanie będzie dla ciebie jakimś takim momentem spełnienia? Oczywiście w kontekście Tech to the Rescue. Czy ten moment już może nastąpił, bo pewnie wiele z inicjatyw, o których mówiłeś, moglibyśmy w ten sposób oceniać. Trudne pytanie, dlatego że... Niesamowite jest to, że kiedy pytam cię o sztuczną inteligencję, o łączenie inicjatyw z całego świata, to taka uwaga się nie pojawiła, ale kiedy zadałam pytanie o ciebie bezpośrednio, to pytanie okazało się trudne. Jest trudne dlatego, że pracując w takiej organizacji i spotykając się z tyloma fantastycznymi osobami, którym trzeba pomóc, bo mają dobre sposoby na naprawianie ludzkich żyć, jest bardzo trudno wybrać
ten top. Ja już dawno przestałem faworyzować organizację A od organizacji B. Wiem, że ci ludzie są fantastyczni i staram się myśleć o tym trochę bardziej systemowo. Takie wielkie marzenie, które mamy jako organizacja wraz ze współzałożycielami i pewnie wszystkimi osobami, które już biorą udział w tym, co robimy, to jest to, żeby kiedyś dojść do takiego momentu, w jakim jest dzisiaj branża prawnicza. W branży prawniczej w zasadzie każda szanująca się kancelaria robi projekty pro bono. To jest element rynkowego standardu, wszyscy o tym wiedzą. Jak zmieniasz firmę, możesz oczekiwać, że pracodawca da ci taką możliwość. I nawet w takim najbardziej słynnym serialu telewizyjnym o prawnikach, główny bohater Mike w każdym sezonie robi przynajmniej jeden projekt pro bono. Więc setki milionów ludzi na całym świecie oglądają ten serial i myślą sobie, no tak, przecież zupełnie tak jest. I my chcemy tam dojść. Chcielibyśmy, żeby za kilka lat każda firma technologiczna miała w swoim DNA robienie projektów pro bono. Mniejszych, większych, wszystko jedno. Ważne, żeby firmy miały taką możliwość, żeby pracownicy pomogli organizacjom społecznym. Czasem tak żartuję, że takim moim małym, nieśmiałym marzeniem jest, żebyśmy kiedyś zrekonstruowali czy pobudzili z archiwum seria The Silicon Valley, czy najbardziej popularny serial o programistach, i zrobili cały sezon o tym, jak główni bohaterowie robią projekt pro bono. Nie wiem, czy nas słuchają ludzie z Netflixa, jeżeli tak, nie wiecie, jak mnie znaleźć i możemy o tym porozmawiać. Piękne marzenie, które jest też pięknym podsumowaniem naszej rozmowy. Jacku, ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo wspieram działania Tech to the Rescue i cieszę się, że za pośrednictwem drogowskazów nasi słuchacze mogli się o nich dowiedzieć. No i cóż, jesteśmy w kontakcie i gdyby taki serial się pojawił, to daj mi tylko znać. Bardzo ci dziękuję. Trzymajmy kciuki, dzięki za super rozmowę i wszystkim ludziom, którzy są z Tech to the Rescue, pomagają nam zmieniać świat na lepszy, bo to, tak jak powiedziałaś, ludzie zmieniają tą rzeczywistość na koniec dnia i dzięki nim możemy robić progres z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień. Waszym i moim gościem był dzisiaj Jacek Siatkowski, prezes Fundacji Tech to the Rescue, o której powiedzieliśmy już bardzo wiele, ale gdybym chciała to wszystko jeszcze raz jakoś podsumować, to Tech to the Rescue to jest polska inicjatywa, która angażuje firmy z branży IT do pracy pro bono dla organizacji pozarządowych i dodam od siebie, że robi to ze sporymi sukcesami. Gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy, no co nie ukrywam, mamy dosyć dużą nadzieję również po to, żeby może swoją firmę połączyć z Tech to the Rescue i dołączyć do tych działań, to zapraszam Was na kanał Drogowskazów na Spotify, a także w serwisie YouTube, bo ona już tam jest. Możecie jej dowolną liczbę razy odsłuchać. A gdybyście z kolei poszukiwali kontaktu do Michała albo do mnie, do twórców Drogowskazów, to zapraszam Was do odwiedzenia profilu Drogowskazów na Facebooku. My tam dosyć często zaglądamy, także na pewno Wam odpiszemy. No i cóż, to jest już wszystko na dzisiaj, a ja niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy.